Przed nami haftowanie kłosa. Zazwyczaj bazą jest sznureczek i również teraz na początku wykonam łodyżkę ze sznureczka. Doskonale już wiesz, jak ją zrobić. Dlatego spotkamy się za chwilę, kiedy będzie już gotowa i wtedy przejdziemy do haftowania pozostałych elementów. Łodyżka jest gotowa, a zatem przechodzimy do wyhaftowania pętelek. Używam dwóch nitek muliny. Startuję tutaj na górze. Wbijam się bardzo blisko miejsca, skąd wychodzi mulina. Ściągam pętelkę. I teraz zamiast zahaczać tuż za pętelką, robię nieco dłuższą kreseczkę. Powstała nam szparka w środku, którą chcemy wypełnić lub właściwie nie musimy tego robić, ale ja bym chciała, żeby te poszczególne elementy kłosu były właśnie takie pełniejsze i dlatego robię w środku jeszcze jeden ścieg prosty. A zatem zakończam pętelkę takim dłuższym ściegiem i później w środku jeden ścieg prosty. Myślę, że już doskonale wiesz, jak wykonać ten fragment naszej łąki, a zatem już bez oglądania filmu zrobisz ją samodzielnie. Natomiast chciałam się jeszcze z Tobą na zakończenie podzielić taką myślą, która właśnie przyszła mi do głowy, że taka łąka w jednym kolorze wykonana na przykład właśnie kremową muliną na beżowym materiale, myślę, że wyglądałaby bardzo pięknie. Także być może po skończeniu tej kolorowej wykonam jeszcze jedną właśnie w jednym kolorze. Dziękuję Ci za uwagę. Mam nadzieję, że filmy Ci się podobały. Czekam na Twoje gotowe łąki i sama też przechodzę do dokończenia wszystkich pozostałych elementów. Dziękuję. Do zobaczenia.